przyznam szczerze, że zwykle jakoś mocuję się z tym tekstem Słowa Bożego, który czytamy dzisiaj, o cierpiącym słudze Jahwe. I jakoś zawsze starałem się ten tekst zrozumieć. I on był dla mnie trudny do zrozumienia, chociaż jakoś umiałem go przyjąć swoim intelektem, swoją myślą, jakoś go logicznie poukładać, to czułem, że on jest jakoś dla mnie niedostępny, dla mojego serca. I dzisiaj tak myślę sobie, że być może wcale nie trzeba tego tekstu jakoś zrozumieć. Być może nie trzeba podchodzić do niego właśnie jakoś ściśle logicznie, żeby go mieć poukładanego w głowie. Ile bardziej trzeba podejść do niego w sposób adoracyjny, po prostu patrzeć na cierpiącego sługę Bożego, na cierpiącego Jezusa. Nie tyle próbując to rozumieć, czy jakoś opisywać w kategoriach naszych ludzkich, ile po prostu trzeba patrzeć, chłonąć, nasycać się widokiem tej wiernej, wytrwałej miłości, tej wiernej, wytrwałej ufności Panu Bogu do samego końca.